Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ja, czyli Pomidory.pl i mam zaszczyt zaprosić was na nowy let's play na moim kanale. Czujecie wakacje? Co z tego, że jest grudzień i jest zima, nawet że śniegu nie ma. Czujecie to słońce, gdzie możecie się opalać na jakichś takich, wiecie, wyspach, gdzieś daleko, z dala od domu i tak dalej, gdzie czujecie się mega wypoczęci? To właśnie Hugo 4 zaprezentuje nam ten oto taki klimacik. Mamy tutaj do wyboru 3 języki i jedziemy oczywiście z językiem angielskim. Jak widzieliście, była polska cutscenka, którą wstawiłem, ponieważ tak, stwierdziłem, że będę wam wstawiał polskie jakby cutscenki. To dzięki temu użytkownikowi, którego nazwa będzie się pojawiała na ekranie. No i postanawiam go dać właśnie w opis, ponieważ myślę, że polskie cutscenki wam by bardzo mocno odpowiadały. Dobra. Zwiększ sobie tutaj głośność muzyki, jak i dźwięków. Wibracje rzecz jasna są wyłączone. A my startujemy sobie z pierwszym poziomem. Najdroższy Hugo, gdy przywróciłaś spokój na naszej wyspie, byliśmy ci wielce wdzięczni. Przez długi czas żyliśmy szczęśliwi i radośni. Wierzyłem, że spokój zawitał do nas na długo. Myliłem się. Pewnej burzliwej nocy Scylla i Don Kroko wrócili i pojmali mych braci. Scylla uwięziła całą wioskę Kikurów. Dzień i noc pracują w kopalni, wydobywając czarne diamenty do eliksiru Scylli. Niestety Scylla odkryła formułę ostatecznego zła. Jeśli uda jej się zrobić ekstrakt z czarnych diamentów, jedna kropla uczyni z niej najokrutniejszą wiedźmę na świecie. Jestem w celi! O! I nie mogę pomóc moim przyjaciołom! O nie! Nie ma czasu do stracenia! Palm Beach, tak więc zaczynamy. Ogólnie jest to bardzo spoko gierka. Jest to dokładnie Hugo 4 Gorączka Czarnych Diamentów. Na pewno powiecie sobie, hej Pomidor, ale czy ty czasem tej gry nie nagrywałeś już na kanał? Nagrałem pierwszy odcinek, ale ponieważ, że tak powiem, to były czasy, gdzie totalnego lenia miałem. Teraz się zmotywowałem i mam zamiar przejść tę grę w 100%. Muzyka jest jak najbardziej spoko. Ogólnie gra mega nawiązuje do Hugo Trójeczki, Quest for the Sunstones. Jeszcze pamiętam nazwę spokojnie. No i cóż, lecimy sobie. Kontrolki są praktycznie takie same jak w poprzedniej części. Jedyne co tu się zmienia to to, że troszeczkę jakby mamy powrót do pierwszych poziomów z Hugo Trójki. I teraz będziemy ratowali tych ludzi Tiki, albo może bardziej plemię Tiki. I dzięki temu mam 5. życie, ponieważ kiedy ratujemy tych... Kiedy ratujemy plemię Tiki, to wtedy dostajemy za to życie. Jeszcze ogólnie wszystko pamiętam co do tej gry, tak więc nie macie o co się martwić. Tak więc jedziemy z koksem. Cieszę się, że mogę zlet's playować tę gierkę. Troszeczkę raszuję, nie będę tego ukrywał, dlatego myślę, że sobie będziemy tutaj atakować aligatorki. Nietoperzyki również, ponieważ tutaj Batmany chcą nas atakować. Miejmy nadzieję, że się Hugo w takiego tytułowego Batmana nie zmieni, bo taki trochę hashtag przypał będzie. Dobra. I kolejny jest uratowany. Mamy 6. życie, dzięki czemu. Z totalnym speedem lecimy. Tutaj mamy, jak widzicie, już sekcję 2D. No bo to jest coś takiego, że czasami są sekcje 2D, 3D, ale gra ogólnie jakby stoi przy tej samej formule, czyli 3D. Ogólnie mam jeszcze taka ciekawostka Let's Play z Hugo 5 na kanał, tylko że jeszcze go nigdy nie dałem, ja go nagrałem w maju tego roku i teraz pytanie, czy chcielibyście, żebym jakby odświeżył też ten Let's Play, czy jakby dać już ten nagrany, bo szczerze ten nagrany źle nie wyszedł, prócz tego, że było zupełnie inny mikrofon, chociaż to było jeszcze zanim kupiłem sobie Novoxa, czyli jakby powrót do mojej kamerki intra starego, jak i outra, no więc jak chcecie, to mówcie. A ja za ten czas tutaj będę czekał, aż te muszle łaskawie sobie opadną. Ała! To bolało. Jezus Maria, jak ja się tu mega boję. Ja się boję, że ja zaraz zginę, nie? A to byłby przypał ginąć, ginąc w pierwszym poziomie. Dawaj. Muszlo, chowaj się. Czy to się inaczej na to nazywa? To była musza, czy ostryga, czy jak to się na to mówiło? Nie pamiętam nawet. Jeżeli wiecie, albo się orientujecie, to możecie mi śmiało napisać. Byłbym bardzo wdzięczny. Oh yeah, wyleczyłem się. Dobra, mamy wszystko zdobyte z tego oto pierwszego poziomu. Nice, poziom zaliczony w 100%. Pięknie. I mamy dzięki czemu bonusowe życie. 8 żyć mamy już po pierwszym poziomie. Wow! I to jest nasz level code, ponieważ w tej grze nie możemy zapisywać sobie na kartę pamięci. Przykro. Old Kiku Trial. Drugi poziom w dżungli. Ogólnie nie będę przechodził jakby całej gry na jednym posiedzeniu, bo odcinek by trwał wtedy bez 1,5 godziny. Jak nic. Ale myślę, że sobie po prostu dzisiaj przejdziemy tak z 3, znaczy jeszcze z 2 poziomy. Nie wiem, jesteście za? Napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. O, i mamy pierwszy fail. Zbyt pięknie szło. Ogólnie bardzo mi się podoba otoczenie tego poziomu, jak najbardziej spoko. Ja lubię bardzo strasznie dżunglowe poziomy, dlatego też bardzo szanuję tę grę. Jak i po prostu graficznie się to, jak na grę z 2000 bodajże drugiego roku albo pierwszego, coś takiego, to gra bardzo ładnie się prezentuje. Szkoda, że jest tak mało popularna, bo duża część Polaków zna bardziej Hugo Gorączkę Czarnych Diamentów, właśnie chyba nie tą wersję, bo jest jeszcze inna wersja tej gry, z tego co pamiętam i się orientuję. Ale mam nadzieję, że się wam, widzom, spodoba ta gra. Bardzo bym chciał, choć nie zmuszę was. Nie każdy musi lubić taki klimacik. Dobra. Dawaj, Kiku. Dawaj mi serduszko. Dziękuję. Mam już 8 żyć ponownie. Miałbym teraz ich 9. O Boże, i tu pajączki są. Radzę na nie uważać. I radzę je atakować, jak robicie 100%. Czy wam coś 100% daje? Nic. Po prostu... satysfakcja. I bym poleciał za bardzo do przodu. Dobra, bang. Ej, tu w sumie on nawet nie zdążył mnie zaatakować, ja już go od razu zabiłem, nieźle. Okej. Jezus Maria, przez chwilę myślałem, że te orangutany to jest ten, jeden z ludzi Kiku. W sensie z plemia Kiku. Bo chodzi mi o tych ziomków, których musimy ratować. Dobra, tu jest nasz Kiku. Ratuję cię. Dawaj mi serce. Give me a heart. O, jeszcze mogę się wyleczyć. To była głupota, ludzie. Totalna głupota. I czasami ja mam wrażenie, że po prostu... O, na przykład teraz. A dobra, 45 jest, dobra. Licznik się trochę zbagował. Przez chwilę myślałem, że będę miał uwalony jeden diamencik. A to by mi się bardzo nie podobało. To byłoby bardzo złe. Czyli ten potworek nam nic nie dał. Strata czasu, kompletna strata. O! 9. życie. Nice. No dobra. Okej. Jedziemy dalej z koksem. What the fuck? To mnie mega przeraziło, bo jest tutaj tyle tych orangutanów i one wszystkie na ciebie. To jest właśnie najgorsze, nie? Że tutaj nie dość, że te strzały jakby chcą w ciebie trafić, to jeszcze te orangutany chcą cię zabić, nie? To jest po prostu przesrana sprawa strasznie, typowo. Okej. Ratujemy kolejnego kiku. 10. życie! Z tego co wiem, w tej grze można mieć maksymalnie z 20 żyć. Z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy była możliwość więcej niż 20. Chyba nie. Ale muzyka jak najbardziej spoko. Szanuję. Nej, kurde, no to była totalna żenada. No i widzicie, mnie to bardzo denerwuje, że na przykład Hugo nie ma takich klatek. Chodzi o to, że klatek... Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie mogę doskoczyć i tyle. Bo Hugo ma jakiś problem sam ze sobą. Definitywny, typowe. Dobra. Czy łaskawie mógłbym skoczyć? Dziękuję. Dziękuję. Bo ogólnie nie wiem czemu, ale woda insta killuje tego Hugo naszego. Ogólnie jak poznałem tę grę, bo pewnie jesteście ciekawi. Otóż ja w tę grę się zagrywałem będąc małym i to była moja 8. gra na konsolę PlayStation 1. I praktycznie całą grę przeszedłem będąc małym. Dobra, jedziemy dalej z koksem, w sensie, że już kończymy poziom przy tych wagonikach. I pięknie mamy 100%, bardzo mi się to podoba, dzięki czemu będziemy mieli 10. życie i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ta gra ogólnie nie ma żadnych ciekawostek, czyli po prostu widzicie, będziemy grali i tyle. 11 minut odcinka, wow. Będę miała krople największego zła. Ciekawe, jaki tytuł zdobędę na następnym sabacie? Wiedźma stulecia? A może najwyższa cesarzowa? Jak myślisz, Kroko? Ja... Ciekawe, jak tam produkcja mojej mikstury? Czy tworzenie tej jedynej kropli musi trwać tak długo? Pani, zapewniam cię, że wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. No dobrze, dobrze, gdy dostanę moją kropelkę, Kiku będą twoi. O nie, bez ciebie zginiemy, Hugo. Czas na poziom numer 3, czyli Diamond Cavern. Ten let's play ogólnie nie będzie długi, teraz mogę wam już powiedzieć. Po prostu w skrócie będzie to dosyć krótkawy let's play. Bądź co bądź. Ale tutaj już klimacik się troszeczkę zmienia. Z takiej wesołej, widzicie, takiej wesołej dżungli już zaczyna się dziać taki dosłowny mrok. I dosłownie widać, że tutaj już jest coś planowane. Planowany jest co najmniej atak na wyspę. To jest wszystko przemyślane przez tą Scyllę i Don Kroka. Oni po prostu chcą zniszczyć Hugo, zabić lud Kiku. Więc po prostu w skrócie, no tak, no co mogę powiedzieć. I te lagi nie są z powodu nagrywania lub czegoś, że odpalam, że mam odpalone dużo rzeczy w tle. To jest po prostu w grze takie coś zrobione. I patrzcie na to, jesteśmy w fabryce. Śnieg! Pada śnieg tutaj! Ej, ludzie, nie? Ciekawa sprawa. Też ciekawe było to, że spadłem. To było bardzo ciekawe, przyznajcie. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Nie odpuszczę. What? Dobra. Uniknąłem tego, nice. Dobra, ponownie widzimy się w tym samym miejscu. Kiedy nagrywałem to w maju, to tak sobie mówiłem, hej, mamy wiosnę, teraz powinien ten, że jest ciepło, co tu śnieg robi, nie? A teraz faktycznie już jest grudzień, bo to nagrałem 22 grudnia tego roku, jeszcze 2017. I patrzcie, już jest śnieg. I teraz wiecie co jest najlepsze, że z kolei świeci słońce i śniegu w ogóle nie ma. Co jest jeszcze lepsze, u mnie jest dosłownie 10 stopni Celsjusza. Taka ciekawostka. Dobra, jedziemy dalej. Skok. I bardzo mi się tło tego poziomu podoba. Poziom jest jak najbardziej spoko zrobiony, naprawdę. Ten, to słońce w tle, to wszystko tak charakterystycznie wygląda. To aż po prostu, nie wiem, moje oko przynajmniej cieszy, nie wiem jak wasze, ale moim zdaniem jak na grę z 2001 roku i jak na konsolę PlayStation 1, bo nie wiem czy wspomniałem, ale ta gra wyszła na PS1, to jednak bardzo, ale to przyjemnie się patrzy na takie detale. To aż cieszy po prostu przynajmniej moje oczy, nie wiem jak wasze. No i tutaj jedynymi przeszkodami będą te posągi, które będą też strzelały z oczu, coś takiego. No i oczywiście asystenci Don Kroka i Scylli, czyli po prostu te aligatory z kapeluszem sombrero tak zwanym. I trzeba te nietoperze zabijać, bo one chyba coś sobie mają. A nie, one mają gówno, one nic nie dają. Czyli strata czasu, to kompletnie, nie? Dobra. Tu mamy pająka. Trzeba było się go jak najszybciej pozbyć, bo on też daje eliksir, dzięki czemu mogę sobie swoje HP wyleczyć. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba, że jest tutaj system żyć, jak i system taki, wiecie, co teraz widzicie. Czyli po prostu mamy 11 żyć i mamy takie podżycia, coś a la Rayman 1. Czyli po prostu w skrócie, kiedy stracimy, załóżmy, ile to jest żyć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 1, 2, na 3, na 4, na. No załóżmy, mamy te 14 punktów, to jest jakby taki odpowiednik tego Powers w Rayman 1. I jak stracimy, załóżmy wszystkie, no to tracimy życie. To jest moim zdaniem bardzo spoko patent. Fajnie to opatentowali i moim zdaniem tak gry na PS1 w większości powinny wyglądać. Nie mówię, że wszystkie, bo w takim crashu to by się na 100% nie przyjęło, bo jednak mamy główki i to jednak bardziej się przyjęło. Ale moim zdaniem... Chociaż nie, czekajcie, seria Tytanów. Seria Tytanów przez coś takiego ma. No, ale poziomik ma jak najbardziej spoko klimat. Muzyka jest mroczna, ale oddaje klimat, bo jesteśmy teraz w jaskini, która bądź co bądź... Nie wiem, czy to jest jaskinia Scylli, czy po prostu to jest jakaś taka opuszczona, która ma zostać zaraz wysadzona. Jak chcecie, napiszcie swoje teorie, ja z chęcią poczytam sobie. Dobra, i tutaj widzicie, mam standardowy problem właśnie w tym oto, patrzcie, dotykam ten diament. Muszę być dosłownie pikselkę dalej, żeby on mi się zaliczył. To tego w tym poziomie tutaj strasznie nie rozumiem, nie wiem dlaczego to tak jest zrobione. Być może błąd, albo po prostu ja stoję pikselkę za wcześnie, nie wiem. Ale wiem, że w tym poziomie jest mega ślisko. A więc radzę wam bardzo uważać, ponieważ jeden fałszywy ruch i Hugo spada w dół. Dobra, TNT sobie tam wybucha. Takie to jest w sumie pseudo TNT, bym powiedział. No bo co to za TNT, które ma taki malutki wybuch, no proszę was. Dobra, to mi nic z tych nietoperzy nie mam, tak więc mogę śmiało iść dalej. Tu jest i tak końcówka poziomu już. Dobra. Jest, mamy wszystko. Pięknie. I będziemy mieli 12 żyć. Pięknie. I z takim oto wynikiem kończymy sobie ten oto poziom, jak i ten oto odcinek. Dosyć krótkawy odcinek, bo gra nie jest nie wiadomo jak długa. Mamy 13 żyć, bardzo fajnie. Co z tego, że to jest pechowa liczba. A więc tak, no dobrze moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się seria spodoba. To byłem ja, czyli Pomidorowy.pl. To byliście wy, czyli widzowie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco z każdym filmem, jak i live streamem. A jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, to możesz strzelić tą łapę w górę, jak chcesz. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo to jest Twoja decyzja. Generalnie zachęcam, no bo staram się jak mogę poprowadzić. Napiszcie w komentarzach, co Wam się podobało. Jeżeli coś Wam się spodobało, to możecie pochwalić, a jeżeli się nie spodobało, to też mi napiszcie. Ja będę się starał, aby te serie były jak najbardziej spoko. Tak więc trzymajcie się i cześć, do następnego razu.